Dzisiaj, w tą niedzielę, czytamy Ewangelię o rozmnożeniu chleba. To rozmnożenie tych 5 chlebów, dzięki którym Jezus nakarmił cały tłum, to jest znak. To jest konkretny znak, którego celem jest narodzenie, wzbudzenie wiary w tym tłumie słuchaczy Jezusa. I widzimy, jak Jezus rozmawia z apostołami, z Andrzejem i z Filipem. I ta rozmowa pokazuje, jak trudna jest sytuacja. Jak jeszcze przewertujemy i zobaczymy tą historię u różnych ewangelistów, to widzimy, że były różne propozycje, żeby Jezus odesłał tych ludzi, bo już jest późno, oni są gdzieś na peryferiach, niech ich odeśle, żeby oni w pobliskich domach najedli się i będziemy nauczać dnia następnego. Jezus rozmawia z nimi i w tej rozmowie jest wykazany trud tej sytuacji. Ale Bóg, Syn Boży, Jezus Chrystus, rozmawiając z apostołami, już wie, co chce zrobić. On już ma swój Boży zamysł, jak wykorzystać tą sytuację, jak sprostać tej sytuacji, by objawić siebie samego jako dobrego Boga, jako Syna Bożego. Jezus zapytał Filipa: gdzie możemy kupić tyle chleba, aby ich nakarmić? Powiedział to, aby wystawić go na próbę, ponieważ wiedział, co ma robić. Mieli apostołowie 5 chlebów i kilka ryb. Jezus chciał pokazać swoją boskość. To, że ludzkie uwarunkowania nie są dla Niego przeszkodą. On jako Bóg jest ponad tym. I w każdej sytuacji, i też w takiej, może temu zaradzić. I widzimy, jak Jezus podejmuje modlitwę dziękczynienia. To jest ta zasadnicza czynność, poprzez którą dokonał się cud. Poprzez modlitwę. Modlitwę dziękczynienia. Modlitwa nad posiłkiem, gdzie dziękujemy za dary Stwórcy, za to, co od Niego otrzymaliśmy tutaj, bardzo konkretnie za chleb, to typowe zachowanie pobożnego Żyda. Dla nas tak samo. Mam nadzieję, że mamy to doświadczenie modlitwy przed posiłkiem, dziękowania Bogu za chleb, czy też za inne dobroci, którymi możemy się najeść. Każdy Żyd pobożny działał właśnie w ten sposób i, jak czytamy dosłownie, odmówił modlitwę dziękczynienia. Tak działał Chrystus i tak działał każdy inny żydowski praktykujący ojciec rodziny. Jezus odmawia tą modlitwę i tutaj, przed rozmnożeniem chleba, ale także tą samą modlitwę tego samego ducha, tą samą ideę, tą samą modlitwę słyszymy poprzez w trakcie ustanowienia Eucharystii. I od tej modlitwy, od tego dziękczynienia z greckiego Eucharisteo ma dzisiaj nazwę obrzęd Eucharystii. I nie jest to gest nadzwyczajny. Po prostu modlitwa dziękczynienia nad posiłkiem to takie proste skierowanie myśli w krótki sposób do Boga. Natomiast jak patrzymy na to wydarzenie, to nie jest zaskakującym sama modlitwa. Zaskakującym są skutki tej modlitwy. Jezus dziękuje, chce nakarmić wszystkich, dziękuje za to, co jest, i dokonuje się cud rozmnożenia chleba. Jezus daje go tłumom. On sam osobiście
To też jest ważne, że ten chleb nie był rozdawany poprzez apostołów, że on całemu tłumowi dawał go osobiście. To wskazuje na jego rolę, na jego objawienie. Przecież dawał go Izraelitom. Ci Izraelici znali historię Starego Przymierza, historię z kart Starego Testamentu, gdzie Bóg, chociażby w trakcie wędrówki Izraelitów przez pustynię, Bóg karmił ich manną z nieba. Izraelita ówczesny Jezusowi, który miałby wrażliwe serce, umiałby rozpoznać, przecież Bóg karmił nas, nasz naród izraelski, w trakcie wędrówki przez pustynię, a ten tutaj nas karmi Jezus, on też jest Bogiem. To jest ten, powiem w takim uproszczeniu, mechanizm objawienia Boga człowiekowi. To było bardzo ważne wydarzenie. Rozmnożenie chleba to moment, który jest opisywany przez wszystkich ewangelistów. I tutaj jest bardzo konkretna aluzja do tej manny, którą Bóg dawał narodowi izraelskiemu na pustyni. Tam, na prośbę Mojżesza. Tutaj Chrystus staje pośród nich jako nowy Mojżesz, który karmi lud i słowem, i chlebem. Ten znak pokazuje, kim on jest. Objawia siebie samego Boga i Mojżesz był w czasach Jezusowych traktowany jako król. Ze względu na jego rolę przywódczą pośród narodu izraelskiego i relacje z Bogiem. W ostatnim zdaniu czytamy, że Izraelici nakarmieni chlebem chcieli Chrystusa obwołać królem, a on odszedł w górę, usunął się i tam przebywał, tam dalej się modlił. Chrystus nie chciał być takim królem na ludzkie potrzeby, jedynie po to, by nakarmić żołądek. Chrystus przyszedł po coś więcej, nie tylko by troszczyć się o nasze dobro tutaj na ziemi, ale przede wszystkim by troszczyć się o nasze dobro, o nasze życie wieczne. I widzimy, jeśli z tych 5 chlebów i bodaj 2 ryb zostało nakarmionych 5000 mężczyzn. Takie były uwarunkowania kulturowe, że wówczas nie liczono kobiet i dzieci, ale samych mężczyzn było około 5000. I zostały resztki jedzenia. Szacunek do chleba nakazywał Żydom, aby zebrać te wszystkie resztki, włącznie z kawałkami, które były wielkości oliwki. I gdy apostołowie zebrali te wszystkie resztki, to okazało się, że tego chleba, który został po nakarmieniu ludzi, jest zdecydowanie więcej, niż było go przed rozmnożeniem. To jeszcze jest jedna podpowiedź, która wskazuje, że Boża obfitość chleba eucharystycznego, z dziękczynienia, z Eucharystii, ta obfitość jest niewyczerpana. Bóg w swoim otwartym sercu, w swoim ciele i krwi jest dla nas niewyczerpany. Nie ma końca. Możemy brać, ile chcemy. Tylko trzeba przyjść.